Cześć! W tym odcinku zajmiemy się tworzeniem modelu 3D na podstawie naszych zdjęć. Na rynku jest kilka różnych programów, które się zajmują fotogrametrią. Ja akurat wybrałem program Agisoft Metashape, który kiedyś nazywał się Agisoft Photoscan. Na początku dodam trochę mocy obliczeniowej, ponieważ domyślnie Metashape wykorzystuje wszystkie karty graficzne, jakie mamy na pokładzie. Ale można dodać też procesor główny. Oczywiście karty graficzne są bardziej wyspecjalizowane w obliczeniach, które będą tutaj prowadzone i mają znacznie więcej wątków niż procesor główny, jednakże procesor główny nieco przyspieszy działanie. Na samym początku musimy dodać zdjęcia. Możemy dodać albo cały folder ze zdjęciami, albo po prostu wybrać zdjęcia, jakie mamy. Zdjęcia możecie ściągnąć w linku pod filmikiem. Są to zdjęcia w formacie DNG, czyli negatyw cyfrowy. Możecie je zawsze obejrzeć również tutaj w karcie. Tutaj możemy zobaczyć, ile jest tych zdjęć. 33, tak jakby z 33 ujęć. Wszystkie na razie mają literki NA, czyli Not Aligned. Nie są jeszcze dopasowane do siebie. Teraz kolejnym procesem po wgraniu zdjęć jest właśnie dopasowanie zdjęć. Program będzie analizował punkty charakterystyczne każdego zdjęcia i dopasowywał je między sobą, aby po prostu sprawdzić, jakie jest pokrycie między tymi zdjęciami. Wybieramy jakość medium, bo ona jest wystarczająca i dajemy po prostu OK. Czekamy. Ten proces jest nieco przyspieszony. Teraz właśnie analizowane są wszystkie zdjęcia. Analizowane są punkty charakterystyczne i dopasowywane do innych zdjęć, które jako tako na siebie nachodzą. Teraz widzimy, że wszystkie w sumie 33 zdjęcia zostały dopasowane i to jest najlepszy możliwy efekt tego działania, jaki można uzyskać. OK. Możemy zobaczyć, jak mniej więcej wygląda model. To jest tylko kilka punktów, które są tutaj pokazywane. W sumie na dole widać, że jest ich 24 tysiące, więc w sumie dosyć dużo. I też określone zostały położenia aparatu, który robił te zdjęcia, czyli w sumie widzimy wszystkie zdjęcia, a dokładnie położenie aparatu, z którego zdjęcie zostało zrobione. Tutaj też możemy zaznaczyć dowolne zdjęcie i zobaczyć, gdzie aktualnie aparat się znajdował w naszej, tym razem wirtualnej przestrzeni. Możemy też wybrać, klikając prawym, Look Through i zobaczyć, jak wygląda model z tego ujęcia. Oczywiście tu jest zdjęcie pionowe. Tutaj widzimy obraz poziomo, więc trzeba trochę oddalić, żeby zobaczyć więcej. O, tutaj widać nieco więcej. Możemy też wybrać inne zdjęcie, na przykład to i zobaczyć. To jest poziome zdjęcie, więc trochę lepiej będzie widać. Właśnie dokładnie widać, co widać z tej kamery, jak wygląda nasz model, nasze punkty, które zostały znalezione. Najbardziej jednak długim procesem, jeżeli chodzi o obliczenia, jest budowanie chmury punktów. Wchodzimy do workflow i wybieramy Dense Cloud. Właśnie dzięki temu zbudujemy chmurę punktów, która będzie bardzo gęsta, a na jej podstawie można już wszystko wtedy stworzyć. Wybieramy jakość medium. Ultra High prawdopodobnie dla 16 GB RAMu może trochę braknąć pamięci. Mild, jeżeli mamy model gładki. Ja najczęściej wybieram Aggressive, ponieważ różne modele się skanuje. I Aggressive nieco lepiej wygląda, nie wygładza modelu, jeżeli tego model nie potrzebuje. OK, teraz to trwa znacznie dłużej. Oczywiście jakość medium jest według mnie wystarczająca w tym przypadku, w tym modelu. Jeżeli byśmy skanowali na przykład pomieszczenie czy cały blok, no to już trochę inaczej. Możemy wyłączyć podgląd zdjęć, bo on nie jest w sumie już nam potrzebny. I teraz mamy Point Cloud. Jeżeli wybierzemy Dense Cloud, to będzie chmura punktów, która wygląda tak jak już prawie gotowy model. Widzimy, że wygląda całkiem dobrze. Szukamy, czy nie ma jakichś dziur, ponieważ często się zdarzają. No jest dziura na dole, ale ją można odtworzyć. No tam po prostu nie dało się wsadzić aparatu, więc poza spodem kuli wygląda to całkiem dobrze. No i pozostało nam jeszcze do stworzenia mesh, ponieważ tu są punkty. Jest ich dużo, 6 milionów, 6,5 miliona w sumie punktów. Jest ich tak dużo, że nie widzimy, że nie są połączone. Po prostu jest ich mnóstwo. Teraz stworzymy model, czyli połączymy te punkty, a więc skorzystamy z tego Dense Cloudu i stworzymy mesha, czyli połączymy punkty w wielokąty, w trójkąty najczęściej, które stworzą nam model. Oczywiście dałem medium, ponieważ 6,5 miliona punktów może bardzo utrudniać obróbkę modelu. Dlatego zmniejszę liczbę do około 0,5 miliona. Znacznie lepiej będzie się go obrabiać, a w sumie niewiele straci. Poza tym, że tutaj jest dużo kamieni, które można wyrzucić. OK, to jest Dense Cloud. Teraz możemy zobaczyć, jak wygląda wireframe, czyli połączony obiekt
połączone punkty w wielokąty. Ok, dajemy model wireframe, teraz widzimy, że jest tych punktów mniej. 430 face'ów, no i punktów 220 tysięcy około. Tak wygląda mesh, natomiast możemy zobaczyć, jak mesh wygląda, gdy nie są tylko krawędzie i punkty, ale jak wszystkie wierzchołki, no i wszystkie face'y, poligony, trójkąty są wypełnione. No i tak wygląda, gdy wierzchołki też mają swoje kolory, jednak nie chodzi nam o kolorowanie wierzchołków. Tu przy okazji mamy też dostęp do wszystkich procesów, które były przeprowadzone wcześniej, też ile punktów zostało znalezionych. Zdecymowane zostały, czyli obcięło kilka punktów, które leżały tak jakby na tej powierzchni, więc zostały tylko to najważniejsze, 500 000. No i na końcu budujemy teksturę, no bo musimy ją stworzyć. Wykorzystamy zdjęcia, bo to właśnie fotogrametria nie laserowa jest od tego, żeby zrobić bardzo fajną teksturę. Typ mozaiki polega na tym, że ze zdjęć wycinane są najfajniejsze fragmenty, najlepsze fragmenty. Nie są brane pod uwagę z jednego zdjęcia najlepszego wybierany fragment, największy fragment, tylko wybierane małe fragmenty, które są losowo, prawie losowo, a przynajmniej tak to wygląda, poukładane i dopasowane do modelu, dzięki czemu tekstura będzie najwyższej jakości, jeżeli wybierzemy efekt mozaiki, bo z największej liczby zdjęć zostanie pobrany najfajniejszy fragment danego modelu. Ok, czekamy teraz. No i jak widać, wyostrzyła się kula dzięki temu właśnie, że tekstura wygląda dobrze. Ok, możemy teraz wyeksportować model, czyli model, no i naszą teksturę. Export model, będzie to BJ, czyli plik w sumie, który można w notatniku otworzyć, będzie składał się, oczywiście będzie bardzo duży, ale będzie się składał z koordynatów wierzchołków, no i krawędzi. Wybieramy, żeby wyeksportował teksturę jako PNG, czyli kompresja bezstratna. Możemy tutaj też dopisać coś. Jak wcześniej zauważyliście, były to dwie tekstury 4K. No i właśnie takie tekstury będą wyrzucone, czyli 4096 rozdzielczość każdej z obu. No i czekamy, aż wyrzuci model w pliku OBJ, który później możemy otwierać czymkolwiek prawie innym. Przy okazji tekstury wyglądają w taki sposób, czyli jest faktycznie mozaika, ale one są na pewno dobrze dopasowane.